Dzień dobry. Dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób pozyskiwać fundusze na działania naszej organizacji, prowadząc program odpisów od pensji. Program polega na tym, że pracownicy zaprzyjaźnionej z naszą organizacją firmy przekazują regularnie darowizny, które za pośrednictwem systemu kadr i płac przedsiębiorstwa trafiają na konto naszej fundacji czy stowarzyszenia. Dzięki temu organizacja może liczyć na regularny i przewidywalny przychód, który pozwala na stabilne funkcjonowanie oraz budowanie planów na przyszłość. Czym odpisy od pensji różnią się od innych regularnych form filantropii indywidualnej, takich jak choćby kluby przyjaciół organizacji, bazujące na mechanizmie polecenia zapłaty? Chodzi o wykorzystanie przedsiębiorstwa jego struktury, kanałów komunikacji, sprzyjającego szefostwa, a szczególnie tych pracowników danej firmy, którzy już są zaangażowani w naszą działalność i dzięki temu możemy ich poprosić o pomoc w dotarciu do swoich kolegów i koleżanek. Jest wiele nazw opisujących program odpisów od pensji. Najczęściej z języka angielskiego mówi się o payroll deductions czy payroll giving, ale pojawiają się też inne, jak employee fundraising, employee giving czy swojsko brzmiąca składka pracownicza. W Polsce odpisy od pensji są cały czas wykorzystywane rzadko, choć dopracowaliśmy się kilku udanych wdrożeń w instytucjach sektora finansowego. Payroll kojarzy się często z takimi krajami jak USA czy Wielka Brytania, gdzie powiązany jest ze specjalnymi podatkowymi przywilejami dla darczyńców. Jeśli chodzi o Amerykę, to warto wspomnieć o ruchu organizacji United Way, który program odpisów od pensji doprowadził do perfekcji i uczynił z niego główne źródło finansowania swoich działań. Dlaczego warto wdrażać odpisy? Korzyść dla organizacji jest oczywista, ale są też korzyści dla firmy. Mając taki program w przedsiębiorstwie, można go prezentować na zewnątrz jako modelowe rozwiązanie budujące zaangażowanie pracowników i pracodawcy czyli employer branding. Taki program to także budowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie oraz często przywiązanie do firmy najlepszych pracowników. Takie przedsięwzięcie, ze względu na to, że jest rzadko spotykane w Polsce, może posłużyć jako atrakcyjny wyróżnik na tle innych podobnych podmiotów konkurujących o najlepszych pracowników. Czy każda organizacja może uruchomić program odpisów od pensji? Teoretycznie każda, która działa w obszarze pożytku publicznego. Ale zanim zabierzemy się za pozyskiwanie odpisów, warto sobie odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Po pierwsze, czy temat, którym się zajmujemy, nie jest tematem niszowym, mało znanym i zrozumiałym? Trudno będzie nam znaleźć sprzymierzeńców nawet w dużej firmie, jeżeli zajmujemy się na przykład jakimś wycinkiem rzeczniczej działalności. Z drugiej strony, uważam, że odpisy od pensji można z powodzeniem pozyskiwać także na inne cele niż pomoc dzieciom czy hospicja. Po drugie, czy mamy Odpowiednie materiały, zdjęcia, komunikaty potrzebne do tego, aby zbudować w firmie fundraisingową kampanię? Kolejne pytanie: czy mamy zaplecze, zasoby, procedury, ludzi potrzebnych do obsługi darczyńców i realizacji kampanii? Chodzi właściwie o podobne mechanizmy do tych, których potrzebujemy, budując jakąkolwiek akcję skierowaną do darczyńców indywidualnych. A czy każda firma nadaje się do tego, aby wdrożyć program odpisów od pensji? Każda, ale w pierwszej kolejności warto zaangażować te, które zatrudniają więcej niż kilka czy kilkanaście osób. Chodzi o to, aby o naszej organizacji dowiedziało się jak najwięcej potencjalnych darczyńców, aby był efekt skali. Warto angażować też te firmy, w których będziemy mieli okazję na bezpośrednie spotkanie z potencjalnymi darczyńcami. Wykorzystując tylko takie kanały komunikacji jak firmowy intranet czy wewnętrzna poczta e-mail, najprawdopodobniej nie pozyskamy darczyńców. Na koniec kryterium oczywiste, czyli posiadanie we władzach i strukturze firmy osoby, a najlepiej osób, które będą aktywnie wspierać nasze przedsięwzięcie. To zdecydowanie najważniejsze. Jak działa program odpisów od pensji w firmie? To proste. Osoby, które zdecydują się wesprzeć naszą organizację muszą mieć możliwość złożenia odpowiedniej dyspozycji, która trafia zazwyczaj do działu kadr. Może to być papierowa deklaracja, ale coraz częściej stosuje się narzędzie elektroniczne, np. formularz w intranecie. Każdy z pracowników samodzielnie podejmuje decyzję, jaką kwotę zdecyduje się regularnie przekazywać, choć oczywiście warto, żebyśmy darczyńcy podpowiedzieli, ile ma wpłacać, podając przykład, że każde 30 zł do godzina zajęć logopedycznych dla dorosłej osoby, która doznała udaru. Przy okazji warto przypomnieć, czym jest Matching Funds. Matching polega na tym, że pracodawca może wspierać filantropię swoich pracowników, darczyńców, przekazując z budżetu firmy taką samą kwotę jak ta zadeklarowana przez pracowników. To także dodatkowy argument dla darczyńców, zachęcający do udziału w programie. Dział kadr przekazuje organizacji co miesiąc zgromadzone środki zgodnie z deklaracjami darczyńców wraz z listą poszczególnych kwot przypisanych do konkretnych osób. To ważne, aby móc monitorować, kto aktualnie jest w programie, a kto zrezygnował, na przykład w związku ze zmianą pracy. Formalności. Oczywiście im ich mniej, tym lepiej, ale kilka dokumentów się przyda. Warto zadbać o umowę współpracy pomiędzy organizacją a firmą, która jasno określi zobowiązania obydwu stron. Pomocny będzie także wewnętrzny regulamin programu wraz ze wzorem deklaracji dla darczyńcy. Obowiązkowo trzeba też pamiętać o regulacjach dotyczących danych osobowych, bo to konieczne, aby móc utrzymać w przyszłości relacje z naszymi darczyńcami. Przypomnijmy też, że Payroll nie jest zbiórką publiczną i nie wymaga żadnego zgłoszenia właśnie ze względu na możliwość zidentyfikowania naszych darczyńców. Teraz sprawa najtrudniejsza: jak przekonać pracowników, aby chcieli deklarować swoją pomoc? Uważam, że najlepiej sprawdza się tradycyjny model fundraisingowej kampanii. Wspólnie z osobami decyzyjnymi w przedsiębiorstwie zaplanujmy, aby przez kilka tygodni było o naszej akcji głośno, aby każdy z pracowników miał możliwość udziału w krótkim spotkaniu z przedstawicielami naszej organizacji. Planując kampanię, pamiętajmy, aby nie zaniedbać też analizy dotyczącej grupy docelowej kampanii. Zastanówmy się, kto spośród pracowników w pierwszej kolejności odpowie na nasz apel, i pamiętając o tej grupie, zbudujmy przekaz. Może, na przykład, będą to kobiety, które posiadają dzieci w wieku przedszkolnym, a może zadziała inne kryterium segmentacji, na przykład wcześniejsza społeczna działalność zainteresowanych. Planując kanały komunikacji w ramach kampanii, wykorzystajmy wszystkie możliwości, które daje nam firma: intranet, e-mailing, plakaty, ulotki, naklejki, konkursy, telefony, smsy. Ale zadbajmy o to, aby była możliwość bezpośredniego spotkania, które prawie zawsze będzie najefektywniejsze. Przekaz kampanii warto budować w oparciu o tradycyjny schemat stosowany często w fundraisingowych kampaniach, opisując problem i rozwiązanie. Pokażmy na przykładzie, na czym polega realny problem, który organizacja stara się rozwiązać. Wyjaśnijmy darczyńcy, w jaki sposób wspomniany problem można rozwiązać. Jak do tego rozwiązania przyczynia się nasza organizacja? Dlaczego wa warto akurat ją wesprzeć oraz co zmieni przekazana darowizna. Kampania się nie uda, jeżeli nie uzyskamy zdecydowanego poparcia kierownictwa firmy, oraz nie będzie nas wspierać grupa zaangażowanych pracowników, których warto poszukać wśród wcześniejszych wolontariuszy naszej organizacji. Na koniec, kilka praktycznych rad dla wszystkich, którzy myślą o wdrażaniu odpisów od pensji. Cel zbiórki jest często mniej ważny niż dobre relacje i poparcie kluczowych pracowników danej instytucji. Do archiwizowania informacji o darczyńcach w ramach programu warto wykorzystać CRM, system, który pozwoli nam w przyszłości personalizować komunikaty do darczyńców oraz analizować efektywność naszego fundraisingu. Payroll nie daje darczyńcom możliwości odpisania dorowizny od podstawy do opodatkowania przy okazji rocznego rozliczenia PIT. Niestety urzędy skarbowe wymagają najczęściej potwierdzenia przelewu bezpośrednio z konta darczyńcy na konto organizacji, a my takiego dokumentu nie jesteśmy w stanie przedstawić. Nie zapominajmy o darczyńcach w momencie zakończenia kampanii i uzyskanie od nich deklaracji. Kluczem do sukcesu jest ciągłe podtrzymywanie relacji. Dziękowanie, składanie życzeń, docieranie do kolejnych darczyńców, a najlepiej powtarzanie kampanii raz w roku. Darczyńcy w programie odpisów od pensji są nimi tak długo, jak pracują w danym przedsiębiorstwie, dlatego pomyślmy o ofercie dla tych, którzy odchodzą. Może będą nas dalej wspierać poprzez polecenie zapłaty. Życzę powodzenia w budowaniu programu odpisów od pensji. Zapraszam także na bezpłatną platformę e-learningową FAO, gdzie znajdziecie inne materiały na temat fundraisingu online i offline. Jej adres to www.kursodrom.pl.